Opolu ducha festiwalu czuć przez cały rok. Oczywiście ten najsłynniejszy krajowy festiwal polskiej piosenki jeszcze przed nami, ale jak co roku nie może także zabraknąć festiwalu sportowego Opola, ponieważ nasi sportowcy grają jak z nut. Oczywiście z uwagi na pandemię nie mogliśmy się spotkać tak jak co roku w opolskiej Stegu Arenie, ale pozostając w klimacie festiwalowym przenieśliśmy się do sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki oraz do sieci. Już za chwilę zatem przekonamy się i sprawdzimy, co piszczy w opolskim sporcie, kto otrzyma i jakiej wysokości dotacje oraz stypendia, no i komu zostanie w tym roku wręczona nagroda Grand Prix. A w naszym festiwalowym studiu witamy już pierwszego gościa, wiernego kibica opolskich klubów, prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam uprzejmie. Panie prezydencie, ubiegły rok z uwagi na pandemię był trudny dla samorządów i także dla opolskiego sportu, ale ten 2021 wydaje się być już zdecydowanie lepszy. Na dotacje dla klubów sportowych zostanie przeznaczonych 5 milionów złotych, a dodatkowo jeszcze 400 tysięcy złotych na zajęcia pozalekcyjne. Tak, to spora kwota, ale staramy się jak najszybciej zapomnieć o pandemii, a tego, czego w czasie pandemii nam brakowało, to choćby wspólnych wyjść do kina czy oglądania meczów, występów klubów, które w Opolu walczą o ligowe punkty. Przykład piłkarzy ręcznych, piłkarzy nożnych, koszykarzy. Te wszystkie kluby są wspierane mocno z budżetu miasta. Dzięki temu potem możemy ciekawie po godzinach spędzać czas. Ta kwota 5 milionów to duża kwota, jak na covidowy budżet, ale chcemy zapomnieć o pandemii. Chcemy wspierać opolski sport, opolskie kluby. Chcemy widzieć, jak mieszkańcy bawią się, cieszą się z tego, że są Opolanami, identyfikują się z fantastycznymi wynikami opolskich sportowców, choćby siatkarek, które tak świetnie sobie od wielu tygodni radzą w swojej lidze. Stąd nasza decyzja o przekazaniu takich środków do klubów. A przy okazji, jak pani zauważyła, jest to mobilizacja dla najmłodszych, dla dzieciaków, którzy oglądają te występy dużych, większych i jeszcze większych. W ten sposób żyją zdrowiej, rosną nam na myślę młodych, fantastycznych Opolan, stąd dodatkowe pieniądze na zajęcia dla dzieci. Do rozmowy z prezydentem Opola za chwilę powrócimy, natomiast pozostajemy w klimacie festiwalowym. Jesteśmy w sali kameralnej NCPP, natomiast tuż za ścianą mamy dużą scenę amfiteatru i tam właśnie się przenosimy. Tam jest nasz reporter Donat Przybylski, który będzie przepytywał o polskich sportowców. Donacie, no nie masz wyjścia, musisz to zrobić śpiewająco. Daria, no mam nadzieję, że rzeczywiście usłyszymy od naszego gościa chociaż melodeklamację za moment. Filip Rak, mistrz Polski, rekordzista Polski w biegu na 1500 metrów, reprezentant Politechniki Opolskiej. Filip, nie mogę Cię nie zapytać, bo jesteśmy na deskach amfiteatru. Czy trudniejszym wyzwaniem jest na wielkim stadionie lekkoatletycznym biec po rekord, czy jakbyś miał tutaj wystąpić w koncercie debiutów opolskiego amfiteatru na Festiwalu Polskiej Piosenki? Myślę, że zdecydowanie wystąpienie przed taką publicznością, sceną i tyloma ludźmi byłoby bardziej stresujące niż taki bieg na stadionie, więc myślę, że zdecydowanie tutaj. W biegu się zapomina pewne rzeczy, kiedy biegniesz. Co jest w głowie tak naprawdę? No bo tutaj śpiewasz piosenkę, musisz znać tekst. No jak słyszę starter, to tak naprawdę wiem, że po prostu muszę stanąć na tej linii i pobiec. I tak naprawdę wygrać albo zrobić dobry czas. No i to tyle. No to właśnie, skoro mówisz o dobrym czasie i o wygrywaniu, jaki to był dla Ciebie, dla młodego, nastoletniego sportowca, już w gronie tych największych, obok stojących kolegów, dużo bardziej doświadczonych, moment życiowy? Jakbyś określił ten 2020 rok, bo do niego przecież zmierzamy i do tych Twoich startów mistrzostw, bo pewnie i Radom, i Gdańsk, Wybrzeże to będą miejsca dla Ciebie szczególnie pamiętane. No myślę, że to wszystko to tak naprawdę strasznie, strasznie się szybko stało, bo nie wiedziałem, że w 2020 akurat ustanowię rekord Polski i no, byłem bardzo zaskoczony i to właśnie mnie bardzo zmotywowało do tego, aby dalej biegać tak właśnie. I no i mam nadzieję, że będziesz biegał na tym poziomie seniorskim równie z takimi efektami. Twoje największe wyzwania i czy rzeczywiście jest jeszcze dużo tego miejsca, o którym mówisz, że jest ta przestrzeń do bicia tych kolejnych rekordów? No czuję to, że jest tam coś tak, że myślę, że w przyszłości jest możliwość bicia kolejnych rekordów i walczenia o większą ilość medali. Teraz tu jesteś w Opolu pod okiem trenera Jacka Dziuby. Trener to też niezwykle ważna postać w życiu, zwłaszcza młodego sportowca, który Cię kształtuje. Nad czym teraz pracujecie najwięcej?
Teraz aktualnie wróciłem z obozu z Wałcza, w bardzo ciężkich treningach, tam z kadry, z chłopakami biegaliśmy oczywiście i teraz z trenerem naszym, bo przyjechałem tutaj, będziemy się przygotowywać oczywiście do sezonu letniego, do bardzo ważnych imprez, które będą się odbywać, do Mistrzostw Polski, do Mistrzostw Europy i Świata, jak się oczywiście odbędą. I to takie najważniejsze, najbliższe plany. No i pewnie myślenie, że kiedyś to co, Igrzyska Olimpijskie. Co? Myślę, że tak, ale to jeszcze troszkę czas. Ale wiesz co, obiecaliśmy na początku Darii, że na tej scenie, w koncertach debiutów jest taka sytuacja, że często wykonuje się piosenki znanych artystów. Zanuciłbyś nam coś na koniec tego naszego spotkania? No coś mogę zanucić, coś tam. No. Jak chcesz przypomnieć jakąś polską, to myślę, że wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Filip Rak, mistrz Polski w biegu na 1500 metrów, rekordzista Polski, zawodnik AZS-u Politechniki Opolskiej, także i debiutant na scenie Opolskiego Amfiteatru. Dario, myślę, że na ten moment potąd. Z Donatem Przybylskim jeszcze będziemy się łączyć, a powracamy do rozmowy z naszym gościem, prezydentem Opola, panem Arkadiuszem Wiśniewskim. Panie prezydencie, chyba zatem to jest dobry moment, żebyśmy wsiedli do tego sportowego pociągu, tym bardziej, że w Opolu dzieje się nie tylko ze względu na rozgrywki, ale także na inwestycje. Mimo tego, że no i ten i tamten rok są specyficzne z uwagi na pandemię, to inwestycje przebiegają zgodnie z planem. Tak, zamieniamy ciuchcie na pendolino, tak żartobliwie mówiąc, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową. Korzystają już Opolanie z pięknie odremontowanego okrąglaka, pływalni wodnej Nuty, ale przecież to nie koniec inwestycji sportowych. Za chwilkę otwarcie z nowego obiektu cieplaka, dawnego cieplaka, sklepu meblowego, który zamieniliśmy w wielofunkcyjny obiekt sportowy. A przecież wiele się dzieje również w zakresie sportu tego oświatowego. Powstają sale gimnastyczne, powstają boiska. Najlepszy przykład budowy sali gimnastycznej przy szkole na Habrach. Boiska, które niedawno powstały przy PST 14, dzisiaj powstaje bieżnia lekkoatletyczna przy trzecim liceum, ona jest odnawiana. Podobnie zresztą jak swój duży remont, modernizację przechodzi stadion lekkoatletyczny, który ma modernizowaną bieżnię, ale pojawi się oświetlenie, które wydłuży czas funkcjonowania obiektu. Takie inwestycje są miło przyjmowane przez Opolan, bo to widać choćby po boisku na Halera, które ze sztuczną nawierzchnią służyło całą zimę opolskim sportowcom, a pojawiły się tam lampy, oświetlenie, więc wydłużyły czas działania i dzisiaj to jest prawie 24-godzinny obiekt, na którym ćwiczą dzieci ze szkoły, z okolicznych szkół, a potem sportowcy, szkółki i dzieci, które niesportowo uprawiają tylko tak rekreacyjnie sport. I inwestycja, na którą wielu w Opolan czeka, całe województwo, czyli start budowy stadionu piłkarskiego. Myślę, że to również w perspektywie tego roku. Trwa przetarg ogłoszony przez zakład komunalny. No i zobaczymy. Jeszcze parę tygodni poznamy oferty przetargowe, a potem zobaczymy, co dalej. Bo ta baza sportowa w Opolu przez wiele lat nie doczekała się tak dużej modernizacji, co też wpływało na same występy klubów sportowych. Dzisiaj i kluby grają w najwyższych ligach i nasza baza sportowa ma te aspiracje, żeby być w najwyższej lidze, jeżeli chodzi o samorządy polskie. Wypatrujemy zatem momentu, aż te inwestycje zostaną zakończone, ale też minie pandemia i będziemy mogli w pełni korzystać i z tych obiektów, i tych nowych obiektów, ale także dopingować opolskie drużyny. Pozostajemy przy temacie finansów i przechodzimy do dotacji. Przypomnę, łączna pula dotacji na 2021 rok dla klubów sportowych i na organizacje imprez sportowych to 5 milionów złotych, w tym 3,5 miliona to dotacje jednoroczne, a 1,5 miliona to dotacje w ramach umów wieloletnich z trzema klubami. Odra Opole, dotacja w wysokości 1 350 000 zł. Gwardia Opole, dotacja w wysokości 900 000 zł. AZS Politechnika Opolska, tutaj bierzemy pod uwagę wszystkie sekcje, na które została przeznaczona dotacja i wynosi ona 855 000 zł. Kolejarz Opole, dotacja w wysokości 450 000 zł. Unia Opole, dotacja w wysokości 450 000 zł. Budowlani Opole, kwota dotacji to 185 000 zł. UKS MOS Opole, tutaj także bierzemy pod uwagę wszystkie sekcje, dotacja w wysokości 125 000 zł, klub Judo AZS 100 000 zł, Dreman Opole Komprachcice, dotacja w wysokości 70 000 zł.
Łącznie dotacje otrzymają 42 kluby z terenu naszego miasta, a moim i Państwa gościem dzisiejszego wieczoru był prezydent Opola, pan Arkadiusz Wiśniewski. Bardzo panie prezydencie dziękuję za wizytę w naszym festiwalowym studiu. Dziękuję serdecznie. A my pozostajemy przy temacie finansów i łączymy się ponownie z Donatem Przybylskim, który także ma już kolejnych gości. Donat mierzy wysoko, zatem my także spoglądamy wyżej. No, wyżej się już chyba nie da, jeżeli chodzi o polski amfiteatr. Rzeczywiście, Dario, parę pięter wyżej jesteśmy niż wy w studiu i cały czas staramy się rozmawiać o tym, co ważne dla opolskich klubów. I właśnie będziemy mówić i o tym jednosekcyjnym i wielosekcyjnym. Prezes Tomasz Lisiński, prezes opolskiej Odry. Witam, panie prezesie. Patrząc na bieg Odry tej rzeki, to my dokładnie wiemy, w którą stronę ona płynie, a jak płynie opolska Odra, jeśli chodzi o tę Odrę piłkarską. No faktycznie, piękna perspektywa, piękna panorama. Myślę, że również przedświetlana przyszłość przed Odrą Opoletą piłkarską. Cieszę się, że możemy realizować zadanie dla miasta Opole razem z miastem Opole, bo kibice Odry Opole, kibice, mieszkańcy miasta Opola po prostu czekają na nasze sukcesy. Chcemy je budować pomału, sukcesywnie, iść po prostu do przodu. Bez wsparcia ze strony miasta nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, bez dwóch zdań. Oczywiście staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, w obecnych czasach jest to bardzo trudne. Nie poddajemy się, ale podstawą, którą otrzymujemy z miasta Opola, to jest coś, co daje nam bardzo duży pomost. Wszystko wiadomo, że jest jasne i jawne, to te pieniądze, te dotacje, które Państwo otrzymują właśnie miejskie, klub przeznacza na poszczególne elementy swojego działania. Tu też jest wszystko jasne i czytelne, klarowne. No bez dwóch zdań, no, system dotacyjny jest jasny, czytelny i klarowny. Nie są to pieniądze przekazywane na dobra luksusowe. Są to zabezpieczenie podstawowych potrzeb klubów. Tak wygląda w Odrze Opole, tak wygląda w wielu innych klubach. Bo nie mówimy nie tylko o seniorach, ale mówimy o grupach ćwiczebnych, które są od seniora do dziecka, bo przecież to dzieci tworzą później podstawę tego działania i funkcjonowania też. Oczywiście klubu. Cały klub i zarówno Odra Opole, jak i inne kluby objęte są systemem dotacyjnym. Dzięki temu możemy działać i funkcjonować, co bardzo nas cieszy i pozwala myśleć o lepszych planach na przyszłość. Dziękuję bardzo, panie prezesie. To Tomasz Lisiński, prezes opolskiej Odry. Natomiast ponieważ, tak jak mówiłem, będziemy mówić o klubach jednosekcyjnych, tak jak Odra, i wielosekcyjnych, to już właśnie za moment porozmawiamy z prezesem klubu, gdzie tych sekcji jest zdecydowanie więcej. A skoro klub wielosekcyjny, to prezes AZS-u Politechniki Opolskiej Tomasz Wróbel teraz z nami. Dzień dobry, panie prezesie. Witam serdecznie. Będzie na co wydawać chyba te pieniądze, myśląc o dotacjach, o których mówił przed momentem prezydent w naszym studiu, ale chyba jest radość z tego, że ten rok, mimo że był bardzo trudny, ten 2020, to w wykonaniu AZS-jaków naszych był niezwykle, niezwykle udany. Oczywiście, zawsze jest na co wydawać pieniądze, dlatego bardzo dziękujemy Urzędowi Miasta za wsparcie. No, klub wielosekcyjny, trzeba oprócz tego, tej pracy sportowej, trzeba także wyposażyć w te wszystkie organizacyjne rzeczy, których nam jest brak troszkę. No i musimy zawsze o to dbać, aby ktoś zamówił hotele, aby ktoś wysłał wszystkich na obozy. Short track, lekkoatletyka, pierwsza liga koszykówki, druga liga piłki siatkowej. No i królowa kajakarstwo, oczywiście, lekkoatletyka, tak jak już mówiłem, więc wszyscy mają sezony i szczyty formy ustawione w inne punkty roku, a zwłaszcza, że mamy rok olimpijski i kilku naszych zawodników walczy o minima, no to na pewno zawsze staramy się być na każdej imprezie, a to wymaga od wzmożonej koordynacji. No właśnie, to jest pewnie znów marzenie, tak jak rozmawialiśmy z Filipem Rakiem, aby powtarzać sukcesy na Mistrzostwach Polski, aby myśleć o tym, tak jak pan powiedział, że być może przecież po latach wreszcie mielibyśmy olimpijczyka od nas z Opola. Można to osiągnąć na dwa sposoby. Są takie kluby, które po prostu czekają, aż ktoś wypełni minima i kupują przed Igrzyskami Olimpijskimi. My raczej staramy się budować plan dalekosiężny, budować na lata i zbierać, zaczynamy sukcesy tego wszystkiego szkolenia młodzieży, którego mamy już. Tą piramidę też w różnych sportach budujemy od początku, także liczymy na to, że coraz więcej ludzi będzie ocierać się o Igrzyska Olimpijskie i mamy nadzieję, wkrótce też zdobędzie tam medal. Oby tak było. Dziękuję bardzo. Prezes AZS-u Politechniki Opolskiej Tomasz Wróbel. Naszym kolejnym gościem. No to jak, Dario, widzisz, z tarasu ta perspektywa dla opolskich klubów jest tak jak ta dzisiejsza, tutaj można by powiedzieć, słoneczna i oby tak była, ale na pewno nie tylko na dotacjach będziemy się skupiać, ale także, i skoro rozmawialiśmy ze sportowcami, to jeszcze także i powrócimy do kwestii także i związanej z innymi elementami jakże ważnymi dla opolskich sportowców.
A w moim festiwalowym studiu witam już kolejnego gościa, zastępcę prezydenta Opola, pana Przemysława Zycha. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie prezydencie, miasto konsekwentnie wspiera sportowców, zarówno kluby sportowe, jak i tych sportowców indywidualnych. Dla nich są właśnie stypendia, których na 2021 rok zostało przyznanych aż 95 na łączną sumę nieco ponad 840 tysięcy złotych. To chyba i spora kwota, i spora liczba stypendystów. Przede wszystkim to ogromne wsparcie. I od tego chciałbym rozpocząć, na to też zwrócić uwagę, bo te środki, które przekazywane są właśnie dla przedstawicieli dyscyplin indywidualnych, dają możliwość planowania pewnych działań na co najmniej 10 miesięcy, bo przez taki też okres miasto Opole te stypendia wypłaca. Tym oczywiście sportowcom, którzy swoimi sukcesami, wynikami zasłużyli sobie, żeby być stypendystami miasta Opola. I są to środki, które w dużej mierze sportowcy przeznaczają na uzupełnienie pewnych swoich działań treningowych. Stypendium prezydenta miasta Opola to jest stypendium, które wypłacamy nie tylko i wyłącznie dla tych sportowców, którzy rywalizują na poziomie seniorskim, ale również w kategoriach młodszych. I to jest też inwestowanie w tych młodych sportowców, żeby ich wspierać już na tym poziomie ich ogromnego rozwoju, żeby nie stracić tej możliwości faktycznie kształtowania sportowca w pełni tego słowa znaczeniu, żeby już potem na tym poziomie juniorskim, seniorskim mógł rywalizować na równi ze swoimi rywalami z innych miejscowości czy miast naszego kraju. Co ważne, paleta sportów, których przedstawiciele są wyróżnieni stypendiami, bo jest to jakaś forma wyróżnienia, jest też szeroka. To prawda. Miasto Opole już kilka lat temu zdecydowało się, żeby wskazać dyscypliny, które wspiera i które chce wspierać. Zawsze warto jakby mieć takie przekonanie, wokół czego należy budować sport. Oczywiście tym takim najważniejszym elementem jest człowiek. Najczęściej jest to trener, który faktycznie gwarantuje pewien poziom kształcenia, ale również infrastruktura. Stąd w tej palecie, tak jak pani powiedziała, znalazły się dyscypliny typu lekka atletyka, bo mamy przepiękny stadion. Jest łyżwiarstwo figurowe czy łyżwiarstwo szybkie, no bo mamy fantastyczne lodowisko, sztuczne lodowisko Toropol. Mamy pływanie, bo mamy pływalnię Wodna Nuta z Niecką 50-metrową, a warto zaznaczyć, że takich pływalni w Polsce jest jeszcze stosunkowo niedużo i możemy traktować tą pływalnię jeszcze przez pryzmat pewnego luksusu, a nie standardu. Mamy oczywiście jeszcze w tej palecie i judo, bo mamy fantastyczne wyniki. Mamy sztangistów, bo od lat oni faktycznie wspaniale promują nasze miasto. No, należałoby wymienić jeszcze i wiadomo, i mamy i szachy, i mamy kajakarstwo. Znakomitych też zawodników, reprezentantów i nadzieje olimpijskie. Nie tylko i wyłącznie nadzieje na sam udział, ale także na zdobycie medalu na tej najważniejszej imprezie sportowej. Przyjrzyjmy się zatem liście stypendystów. Jak co roku jest ona długa. No i nie brakuje tutaj nazwisk dobrze znanych Opolanom. Oczywiście mamy przedstawicieli wymienionych przez pana prezydenta dyscyplin. Jeszcze raz przypomnijmy, 95 stypendystów. Stypendia są płatne przez 10 miesięcy od marca do grudnia włącznie. Przyznane zostały na podstawie wyników osiągniętych w 2020 roku. Łącznie w skali roku na stypendia sportowe zostanie przeznaczonych nieco ponad 840 tysięcy złotych. Stypendia wynoszą od 253 do 1688 złotych miesięcznie. Panie prezydencie, a czy możemy w jakiś sposób jasno określić, jaki jest poziom sportu w naszym mieście? Możemy. Z tego tytułu, że od lat prowadzony jest taki ranking współzawodnictwa na poziomie dzieci i młodzieży. I warto zaznaczyć, że ten ranking, który powstał po zakończeniu roku 2020, on wskazuje, że ten poziom wśród naszych sportowców wzrósł i z tego powinniśmy się bardzo cieszyć. Ja cieszę się ogromnie, tym bardziej, że warto wskazać, że ten wynik, który osiągnęli nasi sportowcy w roku 2020, jest najlepszym wynikiem od roku 2009.
zajęliśmy w tym rankingu współzawodnictwa miejsce 17. Biorąc pod uwagę, że punkty przyznawane są za udział, za sukces na takiej czy innej imprezie i to oczywiście punkty zdobywają zawodnicy, to oczywiście, jeżeli tak mógłbym to określić, uprzywilejowane są te miasta, które są duże. Biorąc pod uwagę, że Opole, jeżeli chodzi o swoje rozmiary i zasób ludności, sklasyfikowane jest na miejscu 27 w Polsce, a zajmujemy miejsce 17 w tym rankingu, no to proszę zobaczyć, że wyprzedziliśmy sporo tych miast, które od Opola są większe i z tego należy się bardzo cieszyć. To jest oczywiście pewien taki kierunek, który został obrany przed paroma laty, żeby wspierać konkretne dyscypliny i realizujemy to w sposób bardzo zdecydowany, co na przykład zaowocowało tym, że w roku 2020 lekkoatleci z klubu AZS, klub uczelniany Politechniki Opolskiej, zdobyli bardzo dużo medali i w ślad za tym też zdobyli bardzo dużo punktów. Co miało wpływ na umiejscowienie Opola na miejscu 17, jakie dyscypliny, jacy sportowcy? Na pewno przedstawiciele short tracku, którzy co roku są dostarczycielami i medali, i oczywiście wielu punktów. Bardzo dobrze zaprezentowali się w poprzednim roku łyżwiarze figurowi, kajakarze. Ci, którzy tak samo od lat są medalistami Mistrzostw Polski, to są oczywiście zawodnicy taekwondo. I wymieniać można by było oczywiście jeszcze całkiem sporo tych sukcesów, ale nie można jakby też pominąć przedstawicieli tych sportów zespołowych. Przecież coraz lepiej radzą sobie piłkarze ręczni. I na tym poziomie juniorskim, no bo ten poziom seniorski to faktycznie obserwujemy od kilku lat i jeszcze nie tak dawno cieszyliśmy się z brązowego medalu Mistrzostw Polski. Odra Opole na zapleczu ekstraklasy radzi sobie znakomicie. Pewne miejsce w środku tabeli. Gdybyśmy mieli zapytać kibiców, czy wyobrażaliby sobie taki skok jakościowy i sportowy tego zespołu, pytając kilka lat wstecz, myślę sobie, że to miejsce i ten poziom, jaki dzisiaj reprezentuje ta drużyna, byłby oceniony na pewno bardzo wysoko. Koszykarze. Tak, to jest kolejny zespół, który w ostatnich latach zrobił ogromny progres, ale znowu jakby należy wskazać ludzi, wokół których powstaje ta dyscyplina. I tutaj Darek Nawarecki, który od lat buduje tą koszykówkę w Opolu, pokazuje, że w naszym mieście może być bardzo silna koszykówka. Mamy siatkarki, tak, które również będą walczyć teraz o awans do LSK. Piłkarki nożne Unii Opole to też taka pewna alternatywa dla dziewczyn chcących uprawiać sport w naszym mieście. Także ja się cieszę, że ten katalog tych dyscyplin, które są dostępne w naszym mieście, jest bardzo szeroki. I my za te sukcesy opolskich sportowców i drużyn trzymamy mocno kciuki, cały czas kibicując, ale także oczywiście gdzieś tam przed telewizorami, no bo z uwagi na pandemię niestety na razie w tych obiektach sportowych gościć nie możemy, ale wszystko przed nami. Oczywiście liczymy, że za niedługo się to zmieni. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za wizytę w naszym festiwalowym studiu. Moim i Państwa gościem był zastępca prezydenta Opola, pan Przemysław Zych. Bardzo dziękuję. A my przenosimy się z powrotem do Donata Przybylskiego, który pewnie ma już kolejnych gości. I zastanawiam się, gdzie teraz Donat Przybylski z tymi gośćmi się wspiął, bo myślę, że jeszcze jest jeden taki obiekt, który był jeszcze przez niego nieodwiedzony, ale jeżeli Donat ma formę, to z pewnością się bez problemu powspina na sam szczyt. Tak, Dariusz, rzeczywiście jesteśmy w nietypowym miejscu, spacerujemy. Nie jesteśmy strażnikami wieży piastowskiej, ale gdyby mój gość miał tutaj swoją, w cudzysłowie, broń sportową, to moglibyśmy stanowić takie dodatkowe zabezpieczenie. Piotr Kuleta, mistrz Europy, wicemistrz świata w kajakarstwie. Dzień dobry, Piotrze, witam cię bardzo serdecznie. Piotrze, nasza kamera przed momentem pokazywała tę przepiękną Odrę. To jest pewnie miejsce, które doskonale znasz. Trochę kilometrów nią przepłynąłeś. Oczywiście, i ja, i wszyscy kajakarze, wszyscy moi koledzy z Opola.
koledzy i koleżanki, którzy tutaj trenują, przepłynęli nie setki, ale już tysiące kilometrów, odkąd istnieje AZS Politechnika Opolska, Opolski Związek Kajakowy. Odkąd kajakarstwo zagnieździło się w Opolu, no tutaj Odra jest jakby głównym akwenem do realizacji naszych treningów i przygotowań. No właśnie, skoro mówisz o przygotowaniach, to jaki był ten 2020 rok dla Ciebie, bo dla wszystkich, wiadomo, sportowców był niezwykle trudny. I dla mnie był to ciężki bardzo rok. Przygotowaliśmy się do Igrzysk Olimpijskich, do kwalifikacji na Igrzyska Olimpijskie. Niestety nie odbyły się one, odbyły się jedynie Mistrzostwa Polski. Ale to olimpijskie marzenie zostaje ciągle, tak? Tak, gdzieś tam jest w tle. Mam nadzieję, że Igrzyska się odbędą. Różne rzeczy się słyszy, ale trzymam kciuki. Jakie szanse? Ciężko powiedzieć, no jakby świat sportowy jest za, ale tutaj już troszeczkę mieszkańcy Tokio troszeczkę są przeciwni, jakby no boją się tej fali. Twoje szanse? Moje szanse oceniam bardzo wysoko. Myślę, że jest to w zasięgu. W ubiegłym roku wygraliśmy Mistrzostwa Polski, wygraliśmy jakby tą kwalifikację, która jakby ostatecznie nie była nazwana kwalifikacją. Miał być, dzięki temu mieliśmy wystartować w Mistrzostwach Europy, które też zostały odwołane, więc pozostał tylko trzykrotny tytuł Mistrzostw Polski. Cały nasz klub, AZS Politechnika Opolska, zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej, więc byliśmy przygotowani w tym roku olimpijskim, naprawdę stanęliśmy na wysokości zadania, byliśmy świetnie przygotowani. I zawsze ciężko utrzymać taką formę przez rok, prawda? Piotrze, spotkaliśmy się tu też między innymi dzisiaj w związku z naszym festiwalem sportu, by powiedzieć też o tym, jak ważne są, bo mówiła tutaj Daria z gośćmi o stypendiach. Ty też jesteś jednym ze stypendystów prezydenta Opola. Niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, jakie takie są naprawdę codzienne koszty dla sportowca życia. W czym Ci pomaga to stypendium? Tak, no dzięki temu mogę się skupić stricte na treningach i profesjonalnie przygotowywać się do moich celów, do Mistrzostw Świata, do Igrzysk Olimpijskich. Stypendium pozwala mi utrzymywać rodzinę, opłacać mieszkanie, zakup suplementów, korzystanie z fizjoterapeuty. Mogę sobie pozwolić też na dietę. Wszystko, co niezbędne dla sportowca, mam zapewnione dzięki właśnie stypendium miasta Opol. No a na dodatek kajakarstwo to też nie jest tani sport w ogóle. To jest jednak, się wydaje, że to co to wezmą, dwa wiosełka i łódeczkę. No tak, no, całe szczęście tutaj jest jeszcze klub i miasto, inne instytucje, które wspierają nas jako klub w zakupie sprzętu, ale tak jak dobrze zauważyłeś, stypendium jest niezwykle ważne do tego, aby sportowiec mógł funkcjonować i mógł sobie pozwolić na koncentrację tylko na treningu, żeby jakby mieć zapewnione to zaplecze finansowe. To czego życzyć na ten 2021 rozpoczęty, tak jak mówisz, no bycia na Igrzyskach Olimpijskich pewnie. Tak, igrzysk i chleba, jak to się mówi. Oby były chleba i igrzysk. Dario, my pozwolimy sobie z Piotrem jeszcze popatrzeć na ten nurt Odry, a Wam już oddajemy głos, bo przecież czekają i kolejni goście, a my także przecież i niebawem również się pojawimy. To teraz przed Donatem Przybylskim i Piotrem Kuletą trening. Do pokonania 163 schody, bo właśnie taka liczba stopni wjedzie na Wieżę Piastowską. Zobaczymy, jak sobie Donat poradzi. Oczywiście o Piotra Kulety się nie martwię, ale myślę, że no Donat, który chwali się często, jak jest wysportowany, też podoła temu zadaniu. Ale sprawdzimy, jak to jest, bo z Donatem za chwilę będziemy się łączyć. Natomiast w moim festiwalowym studiu mam już kolejnego gościa, naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miasta Marcin Sagan. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Przed chwilą podsumowaliśmy tematy dotyczące dotacji. Wiemy, kto je dostanie i w jakiej wysokości. Wiemy także, kto otrzyma stypendia. Zatem przechodzimy do kolejnej nagrody. Rokrocznie była przyznawana także podczas naszego festiwalu Grand Prix. Kto zatem otrzyma ją w tym roku? O tym za moment. Natomiast myślę, że warto przypomnieć laureatów z uwagi na to, że no, ta nagroda ma już swoją tradycję. Ma swoją tradycję. Ona jest przyznawana na każdym festiwalu sportowego Opola za szczególne osiągnięcie, to znaczy takie, które zapadnie kibicom w pamięć, to jest też forma docenienia. I tak pierwsza nagroda w 2018 roku powędrowała do łyżwiarki Magdaleny Warakomskiej, która zakwalifikowała się do kadry olimpijskiej na zimowe igrzyska w Pjongczang. I to było bardzo, bardzo takie doniosłe wydarzenie, bo ostatni raz reprezentantów opolskiego klubu hokeistów, dokładnie Odry Opole, mieliśmy na zimowych igrzyskach olimpijskich w 1952 roku w Oslo, więc po wielu latach przerwy mieliśmy kolejną reprezentantkę na zimowych igrzyskach i to ona odebrała pierwszą nagrodę Grand Prix. Drugą nagrodę Grand Prix w uznaniu zasług swojej wieloletniej kariery, wspaniałych występów, medali otrzymał sztagista budowlanych Opole Bartłomiej Bąk, przypomnę, medalista olimpijski, medalista Mistrzostw Świata, Europy. Rok temu szczególne to wyróżnienie trafiło do rąk trenera Rafała Kuptela, trenera piłkarzy ręcznych Gwardii, bo był to rok, podsumowywaliśmy rok
wcześniejszy, 2019, kiedy to Gwardia osiągnęła wielki sukces w postaci brązowego medalu Mistrzostw Polski. Natomiast w tym roku kolejna nagroda, po raz czwarty przyznajemy. No i w tym roku w uznaniu zasług za no, wspaniały sezon naszych lekkoatletów, bo taki rzeczywiście był ten rok 2020 w wykonaniu naszych lekkoatletów, jest nagroda specjalna dla trenera lekkoatletyki. Czas zatem, byśmy poznali nazwisko laureata tegorocznej Grand Prix. Przenosimy się zatem do siedziby naszego partnera i fundatora nagrody, salonu samochodowego Seat Lelek, dokąd udał się z kamerą Donat Przybylski. Wszędobylski reporter, ale i przecież mnóstwo nagród i mnóstwo atrakcji mamy właśnie podczas tego festiwalu. Tą jedną z nich, tak jak wspominaliście właśnie z panem Marcinem, jest wręczenie nagrody Grand Prix. Stąd jesteśmy w salonie Seat Lelek Opole. Pan Rafał Miksa, dyrektor Seat Lelek. Dzień dobry, witam. Dzień bardzo dobry. Serdecznie. Witam. Panie dyrektorze, trudny rok i dla sportowców, i pewnie dla branży motoryzacyjnej za nami. Myślę oczywiście o tym 2020. Owszem, rok trudny, natomiast my bronimy się w dobry sposób, jak widać. Przy okazji też wspierając nasz polski sport, z czego jesteśmy bardzo dumni. Także my jako Seat Lelek Opole zawsze będziemy z tym sportem. Nawet jak patrzymy na naszą markę, która zawsze kojarzy się z tym. No właśnie, kojarzy się ze sportem przecież, prawda? Tak, jest sportem takim i rajdów, jak i sportem takim typowo turystycznym. Seat to temperament. Jak temperament, no to my też. To się wpasowujemy i to nam odpowiada. A że temperamentni też są nasi opolscy sportowcy, to tak jak pan powiedział, co roku ta nagroda jest wręczana. Panie dyrektorze, zdradźmy zatem, komu w tym roku przypadnie ta zacna nagroda. Laureatem jest trener AZS-u Politechniki Opolskiej, pan Jacek Dziuba. Gratulujemy. Blisko 30-letnia kariera trenera Jacka Dziuby obfitowała w wiele sukcesów, bo przecież zarówno młodzi sportowcy na Światowych Dniach Sportu, medaliści Mistrzostw Polski, jak i medaliści Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. No i ostatni, Filip Rak. Panie Jacku, wypada pogratulować, ale jaki to był rok 2020 dla pana jako trenera? No był to jeden z najlepszych roków w mojej karierze trenerskiej. Mogę tak powiedzieć, gdyż miałem podobny rok, jak Ania Wloka zdobyła brązowy medal na Światowych Igrzyskach Młodzieży w pchnięciu kulą. A ten rok można nazwać drugim obfitującym w osiągnięcia sportowe. No, to będzie chwila na relaks w takim wypadku, po takich emocjach. Ale spodziewał się pan, że pańscy podopieczni właśnie tak będą spisywać się na tych arenach, przede wszystkim właśnie Mistrzostw Polski? No, mieliśmy taki moment, że tak powiem, od marca ubiegłego roku, jak wszedł COVID, pełni byliśmy obaw i niepokojów, jak ten sezon będzie wyglądał. Zwłaszcza, że połączyliśmy siły z AZS-em. Jak wiadomo, duży może więcej. No ale ciężko pracowaliśmy pomimo tych obostrzeń i utrudnień. No i ten rok zaowocował. Nie spodziewaliśmy się, że zrobimy taką petardę w AZS-ie. No 26 medali w Mistrzostwach Polski, no ale gwiazdą samą w sobie był Filip Rak. Mhm. Panie trenerze, no to trudno na koniec nie zapytać. Najważniejszy plan na rok 2021, który trwa? No, żeby nie zapeszyć, no to przed nami Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, docelowa impreza. W Mistrzostwach Europy może być tak, że wystartuje z czwórka naszych zawodników. No a Mistrzostwa Świata w Kenii, dla samego Filipa, no to impreza docelowa, ale też może to być wycieczka życia. Oby tak było. I niech będzie pan miał też wycieczkę taką spokojną niejako życia i to z pełnym makiem. Trener Jacek Dziuba, laureatem Grand Prix tegorocznego festiwalu. Dario, powróćmy zatem do studia, bo my będziemy mogli z trenerem spokojnie przemieszczać się między innymi właśnie takim samochodem. No a to był ostatni z naszych bohaterów moich reporterskich podróży festiwalowych. Wracamy zatem do studia. Bardzo dziękujemy za te relacje, a naszym reporterem wszędobylskim prawdziwie był dzisiaj Donat Przybylski. Gratulujemy także laureatowi nagrody i życzymy szerokości na drogach. Natomiast powracamy do rozmowy z naczelnikiem Wydziału Sportu Urzędu Miasta Marcinem Saganem. W 2020 roku było zaplanowanych wiele imprez sportowych i rekreacyjnych. Część z nich nie mogła się z oczywistych powodów odbyć. A jak będzie w tym roku? Znaczy, do końca oczywiście nie mogło się odbyć wiele imprez, natomiast do końca się nie zgodzę z tym, że to był taki rok, powiedzmy, bez imprez. No bo trzeba wspomnieć, że po 8 latach ponownie zagościliliśmy w Opolu wielką imprezę, tak powiedzmy już w skali
polskiej, czy krajowej, czy europejskiej, bo mieliśmy start do drugiego etapu Tour de Pologne. Etap był z Opola do Zabrze, z opolskiego rynku startowali najlepsi na świecie kolarze i tak jak wspomnę, po 8 latach przerwy kolarze zawitali do Opola. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy bieg z przeszkodami przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rajsport. Bieg z przeszkodami na terenie parku na osiedlu Armii Krajowej. Było otwarcie mostu i taki festyn sportowo-rekreacyjny, otwarcie mostu imienia Joachima Halubczoka i rajd rowerowy. Także parę tych nowości i ciekawych rzeczy w 2020 roku było, ale oczywiście liczymy na to, że ten rok 2021 będzie pod tym względem lepszy, że pandemia ustąpi. No i będziemy mogli się cieszyć, że kibice wrócą na trybuny. No właśnie, w takim razie, jakie imprezy sportowe są zaplanowane na ten 2021 rok? Co ciekawego się pojawi w mieście? Może to nie nowość, ale wracamy do Stegu Areny z imprezami, z meczami międzynarodowymi. W zeszłym roku takich spotkań nie było, natomiast już teraz, za kilka dni, bo w środę 14 kwietnia będziemy mieli w Opolu, w Stegu Arenie, w największej naszej hali, mecz eliminacji Mistrzostw Europy w futsalu Polska-Czechy. Dwa lata temu, kiedy był mecz towarzyski Polska-Rosja, impreza, w ogóle mecz cieszył się wielkim zainteresowaniem. Organizatorzy, czyli Polski Związek Piłki Nożnej, wysoko ocenił Opole i opolski Mosir jako organizatora i mamy kolejny taki mecz. Oczywiście szkoda, że bez publiczności, ale jest to duże wydarzenie sportowe, relacje będzie można śledzić na antenie TVP Sport. I to jest 14 kwietnia, dwa tygodnie później, a dokładnie 15 dni później, kolejne duże wydarzenie w Stegu Arenie, mecz eliminacji Mistrzostw Europy, ale w piłce ręcznej, czyli dyscyplina kochana przez Polaków, dyscyplina bardzo popularna w Opolu za sprawą szczypiornictwa gwardii. Będziemy mieli mecz reprezentacji Polski, również ważny, również prestiżowy ze Słowenią w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. To takie dwie najważniejsze poważne międzynarodowe imprezy w Stegu Arenie na początku października Mistrzostwa Polski Seniorów w Judo. To naprawdę duża impreza, wielu uczestników w Judo liczymy się. Mam nadzieję, że już wtedy, czyli jesienią kibice będą mogli zagościć na trybunach hali. No oprócz tego kilka innych atrakcji. Planujemy Dzień Sportu, planujemy kolejny rajd rowerowy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma w planie wiele imprez sportowo-rekreacyjnych. No, trzymajmy kciuki, żebyśmy mogli po prostu się wspólnie cieszyć tymi imprezami sportowo-rekreacyjnymi w tym roku. Wierzymy zatem, że faktycznie te imprezy dojdą do skutku i będziemy mogli i mieć okazję, żeby się wykazać, ale także, żeby kibicować wspólnie. Bardzo dziękuję za te informacje i za wizytę w studiu. Moim i Państwa gościem był tego wieczoru naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miasta Marcin Sagan. Dziękuję bardzo. A ja także Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Gratulujemy oczywiście wszystkim wyróżnionym, wszystkim, którzy otrzymali dotacje, stypendia, ale także laureatowi Grand Prix i mamy nadzieję, że widzimy się już za rok, tym razem nie w wersji online, ale faktycznie spotkamy się w Stegu Arenie, gdzie będziemy mogli wspólnie uczcić prawdziwe święto sportowego Opola, czyli Festiwal Sportowego Opola. Do zobaczenia.